Ludowcy nigdy nie ukrywali, że ich celem nie jest Polska w ogóle jako taka, co też nie jest do końca prawdą, no bo jednak Polska, ale Polska o bardzo określonym obliczu. Polska ludowa. Człowiekiem, który odegrał niepośrednią rolę w najnowszej historii Polski, jest działacz ludowy Stanisław Mikołajczyk. Człowiek, który jest opisywany w biografiach jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego, także wojny obronnej w 1939 roku. Nie znam szczegółów, nie wiem, jakie tam wówczas pełnił funkcje, pewnie był zwykłym żołnierzem, ale nie to w jego biografii jest najbardziej istotne. To był człowiek, który robił karierę w ruchu ludowym. W latach 30. był posłem na Sejm, natomiast kierował również Związkiem Młodzieży Wiejskiej, czyli hodował tak jakby narybek polityczny dla partii klasowej, partii chłopskiej. I ludowcy nigdy nie ukrywali, że ich celem nie jest Polska w ogóle jako taka, co też nie jest do końca prawdą, no bo jednak Polska, ale Polska o bardzo określonym obliczu. Polska ludowa. To się dzisiaj bardzo źle kojarzy z tym, co mieliśmy po 1944 roku. To nie miało być dokładnie to samo, ale miało być państwo, które miało mieć charakter klasowy. Zresztą analogicznie rozumowali socjaliści. Oni też twierdzili, że Polska powinna być socjalistyczna. Nie Polska w ogóle jakaś tam, tylko nasza, a skoro nasza, to socjalistyczna. Nawet z elementami dyktatury proletariatu. Stąd tak łatwo się w 1944-1945 roku ześlizgnęli na pozycje prokomunistyczne i następnie dali się w całości wcielić do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasługi Mikołajczyka z tamtego okresu są bardzo ważne i mają dla nas znaczenie. Powinniśmy o nim jako o mężu stanu jednak pamiętać. Z tamtego okresu jak najlepiej. W 1937 roku kierował tak zwanym strajkiem chłopskim. 10 dni w sierpniu 1937 roku. To był zbiorowy, masowy protest przeciwko temu, co się działo przede wszystkim na wsi. Co robiła sanacyjna policja, aparat państwowy państwa sanacyjnego w stosunku do chłopów. Straszliwa bieda, upokorzenia i przez to rodziły się protesty. Podczas strajku chłopskiego zginęło kilkadziesiąt osób. Ponad 5000 zostało aresztowanych. Setki z nich wtrącono do więzień. Także aresztowaniem zapłacił sam Stanisław Mikołajczyk. W 1937 roku po tym strajku został skazany na 4 miesiące więzienia. Dzisiaj, gdy znamy realia, jakie były później pod komuną, gdzie wyroki 4-miesięczne to były tyle co igraszka, to nic właściwie nie znaczyło, nam się wydaje, że to jest nic. Ale jakie to było pokorzenie we własnym państwie, gdy człowiek protestuje, walczy o swoje własne prawa, które mu się należą, jest tak właśnie traktowany. I gdy przyszła straszliwa tragedia, klęska Polski w 1939 roku, gdy państwo polskie właściwie rozpadło się jak domek z kart. Okazało się, że mieliśmy potężną armię, lotnictwo, mieliśmy przygotowanie państwa do tej wojny, mieliśmy sojusze, nic się z tego nie sprawdziło. Po kilku dniach wojny obronnej, wojny pozycyjnej na granicach, gdy ta obrona została przełamana, później to już była tylko prosta konsekwencja przegranej. Przegrać w jakim stylu, a nie to czy damy radę, czy się obronimy, tylko jak długo się możemy bronić. Bardzo wielu polityków, w tym także Stanisław Mikołajczyk, znaleźli się na tak zwanym Zachodzie, czyli u naszych ówczesnych sojuszników. Początkowo jest to Francja, najbardziej zaprzyjaźniona. Wydawało się, że to jest to miejsce, że wprawdzie nie ruszyła w 1939 roku ofensywa na Niemcy, która by prawdopodobnie zmieniła bieg historii świata i II wojny światowej w takiej postaci, jaką ją znamy, zapewne by nie było. Ale gdzie mieli się Polacy gromadzić? Właśnie na terenie sojuszniczym. I tam się odtwarza polska armia, ale siły polityczne zaczynają organizować namiastki polskiego państwa. Jest prezydent Polski, jest naczelny wódz, są instytucje tego państwa, zalążki partii politycznych, ci wszyscy działacze się organizują i coś próbują robić. Od 1939 roku na terenie Francji, później na terenie Wielkiej Brytanii, Stanisław Mikołajczyk jest wiceprzewodniczącym Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. To jest namiastka parlamentu. Posłowie plus osoby dokooptowane z najważniejszych stronnictw i ugrupowań tworzą namiastkę polskiego parlamentu.
tworzą te zręby państwowości, które przy najbliższej okazji, jeśli to będzie możliwe, będzie można przenieść do Polski już normalnej, wyzwolonej i Polska będzie się mogła odradzać. Tak się oczywiście później nie stało, ale wtedy tak to widziano i tak to próbowano potraktować, że przeniesiemy gotowe struktury, nie będziemy zaczynać od zera. W latach 1940-1943 Stanisław Mikołajczyk jest desygnowany przez Ruch Narodowy na stanowisko wicepremiera polskiego rządu na wychodźstwie. Po katastrofie gibraltarskiej, po śmierci generała Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i premiera Rzeczpospolitej, Stanisław Mikołajczyk obejmuje funkcję premiera, natomiast funkcję naczelnego wodza obejmuje generał Kazimierz Sosnkowski. Ciągłość państwa na wygnaniu, na obczyźnie trwa. W momencie, kiedy Polacy szykują się, a następnie przeprowadzają powstanie warszawskie, w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Mikołajczyk próbuje ratować sytuację. Bardzo usilnie zabiega przy pomocy Brytyjczyków, żeby skontaktować się ze Stalinem. Leci do Moskwy. Stalin go upokarza. Pamiętajmy o tym, jaka jest sytuacja. Od kwietnia 1943 roku, gdy wyszła na jaw sprawa Katynia, innych zbrodni ludobójstwa sowieckiego na polskich oficerach, polskich policjantach, działaczach politycznych, Sowieci uznali, że to był znakomity pretekst, żeby pozbyć się polskiego balastu, bo przedtem utrzymują formalnie poprawne, normalne stosunki dyplomatyczne. W tym momencie już nie. Więc Mikołajczyk leci jako petent z kraju, którego Sowieci nie uznają, państwa, którego dla nich nie ma. I Stalin traktuje go obcesowo, z wyższością. Według jego danych nie ma żadnego powstania w Warszawie. To są wszystko nieprawdziwe informacje. Mikołajczyk nie załatwił nic. Wrócił stamtąd z niczym. Dobrze, że wrócił. Miał gwarancje brytyjskie. Stalin wtedy jeszcze nie chciał z nimi zadzierać. W związku z tym rzeczywiście go wypuścił. Ale to nie znaczy, że Mikołajczyk nie miał już wówczas jakichś wizji politycznych. On miał. On uznał, że ponieważ dokonała się pewna tragedia, że sprawa polska jest w znacznym stopniu stracona, w związku z tym on od 1944 roku, od drugiej połowy, czy od połowy 1944 roku, ma taką wizję polityczną. Skoro są polskie siły zbrojne na zachodzie i jest tak zwana Armia Berlinga na wschodzie, pod kuratelą sowiecką, należy te siły połączyć, stworzyć jednolite Wojsko Polskie, gdzie niezależnie od jego intencji, z góry byłoby wiadomo, kto to wszystko zdominuje, kto to wszystko przejmie. Ekipa zdrajców, Berlinga, Świerczewskiego i innych, zdominowałaby polskie siły zbrojne na zachodzie, bo oni by przysłali swoją kadrę sowiecką w polskich mundurach i to wojsko byłoby całkowicie przejęte. Jeśli Sowieci tworzą w lipcu 1944 roku tak zwany Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, które uznają za polski rząd, ich własny rząd dla Polaków na ziemiach polskich, Mikołajczyk próbuje sklecić z tego coś wspólnego. No to my się dołączymy do PKWN-u i stworzymy wspólny polski rząd. Jeśli chodzi o tereny wschodnie, to możemy walczyć tylko o korektę na wschodzie. Jakiś kawałek z tego, co nam Sowieci chcą zabrać, może by nam się udało ocalić. Ale przez to, miejmy nadzieję, że zostawią nam resztę. To były złudzenia oczywiście, to było chciejstwo polityczne, ale tak z tamtej strony to wyglądało. I sytuacja polskiego państwa podziemnego jest wówczas tragiczna. Sowieci wchodząc w styczniu 1944 roku na ziemię polskie, wiedzą, że będą tworzyć nowe polskie państwo, które nie będzie miało nic wspólnego z dawnym. To, co jest im potrzebne, to grupa działaczy o znanych nazwiskach, gdzie będą mogli powiedzieć, no mamy zgodę narodową. Polacy się porozumieli, dogadali się, tworzą sami dla siebie własne państwo, a my tylko z zewnątrz pilnujemy ich bezpieczeństwa. Tak jak tu dzieci w piaskownicy mogą sobie sypać piaskiem, a my tylko patrzymy, żeby on się za daleko nie rozsypał. To była ideologia sowiecka. I polskie państwo podziemne jest w zaniku. Tak jak przez 5 lat okupacji niemieckiej utrzymało się i to w sumie się bardzo dobrze utrzymało, tracąc cały czas tracąc aktywa, tracąc całe pola działania, jednak mimo wszystko utrzymując poprzednią pozycję. Pod Sowietami jest to niemożliwe, dlatego że za Niemca zdrada była czymś potępionym. Pod Sowietami pojęcie zdrady jest bardzo
enigmatyczne. Właściwie kto kogo zdradził? Podziały poszły przez rodziny. Jeśli jedni poszli z komunistami, a drudzy dalej działali przeciwko nim. Nie mogła się utrzymać Armia Krajowa w dotychczasowej postaci. Akcja Burza okazała się fiaskiem, całkowitym nieporozumieniem, a można nawet powiedzieć zbrodnią wojskową, dlatego że nakazy ujawniania się przed Sowietami, współdziałania z nimi doprowadziły do zagłady Armii Krajowej wszędzie tam, gdzie do takich pseudoporozumień z Sowietami doszło. I 19 stycznia 1945 roku Armia Krajowa została rozwiązana. Późniejsze próby odbudowy konspiracji, budowy na tym czegoś nowego są już znacznie ograniczone. To jest organizacja nie, to jest delegatura sił zbrojnych na kraj i wreszcie we wrześniu 1945 roku tworzy się Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ale w stosunku do poprzedniej pozycji, jaką miała Armia Krajowa, to już jest zupełne zachwianie proporcji. 1 lipca 1945 roku rozwiązuje się podziemny parlament na terenach okupowanej Polski. Rozwiązuje się Rada Jedności Narodowej. Tego samego dnia, 1 lipca 1945 roku, następuje rozwiązanie delegatury rządu na kraj. To nie jest kres działalności, to nie jest kres oporu przeciwko Sowietom, ale to wszystko, co działało w poprzedniej formie, nie ma już prawa bytu. Już się nie utrzyma. I tak jak przedtem była właściwie bardzo prosta sytuacja. Byli Polacy zorientowani niepodległościowo, czyli walczący z obiema okupacjami, czy sowiecką na wschodzie, czy z niemiecką na zachodzie i w centrum, później już na terenie całej okupowanej Polski, to cała reszta była zdrajcami. I to było proste i oczywiste. Po 1944-1945 roku tworzą się tak jakby trzy różne, zupełnie różne ośrodki. Pierwsza orientacja to jest kontynuacja organizacji niepodległościowych. To są ci niezłomni. W sferze politycznej jest to przede wszystkim Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska, czyli organizacja stworzona przez przedwojenny obóz narodowo-radykalny. Jeśli chodzi o ugrupowania wojskowe, to jest Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, to jest Konspiracyjne Wojsko Polskie, to jest Okręg Terytorialny Armii Krajowej Tarnopolski, Stanisławowski i Lwowski. Te okręgi przeniosły swoje aktywa na ziemie tak zwane zachodnie, nie przyjmowały nowych ludzi, w związku z tym aż do 1948 roku w terenie się utrzymały, prowadziły działalność, bo były w znacznym stopniu nieprzeniknione. To jest ośrodek mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej z podpułkownikiem Pochoreckim i oddziałami majora Łupaszki, któremu podlegały. Całkowicie niezależny od zrzeszenia WiN. To jest ruch oporu Armii Krajowej. To jest Armia Krajowa Obywatelska na terenie Białostoczyzny. Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta. I wreszcie najważniejsza z nich organizacja. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Dzisiaj wiemy, że po amnestii z lata 1945 roku, gdzie bardzo wielu tysiące ludzi z dawnej Armii Krajowej ujawniły swoją działalność, zaniechały działalności, oni w podziemiu zostali i byli najsilniejszą organizacją działającą najdłużej, a przez dziesiątki lat w naszej historii nie istnieli. Jeśli chodzi o inne siły polityczne, one działały tylko w postaci szczątkowej. To były małe, niewielkie grupy ośrodki, po kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób. To są ośrodki sanacyjne i tak zwana Niezależna Polska Partia Socjalistyczna. Ale główny nurt socjalistów polskich, przedtem niezłomny, niepodległościowy, poszedł z komuną i stworzyli z komunistami blok. Ten blok wyglądał w ten sposób, że nogę nad nimi trzymali komuniści. Całkowicie socjalizm polski niepodległościowy został roztrwoniony i został zniszczony. Są próby porozumienia ponadpartyjnego, ponad podziałami. Tworzy się Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej. Na jego czele staje Włodzimierz Marszewski, pseudonim Graba, Gorczyca. Jeden z najwybitniejszych polityków tamtego pokolenia, niezwykle doświadczony oficer wywiadu Wojska Polskiego, przedtem jeszcze z armii Hallera. On stoi na czele organizacji, która grupuje Stronnictwo Narodowe, Zrzeszenie Wolność Niezawisłość, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, grupuje tych niezależnych, jeszcze działających gdzieś konspiracji Piłsudczyków i Niezależną Polską Partię Socjalistyczną.
Oni działają do początku 1947 roku. Nie można powiedzieć, że to jest quasi parlament podziemny, ale jakaś próba stworzenia ośrodka koordynacyjnego miała sens. I to sprawdziło się zarówno w wspólnym stanowisku wobec wyborów, czy przed tym referendum, które komuniści zarządzili. To było potrzebne. Ale równolegle obok tych formacji niepodległościowych, niezłomnych, powstał nurt oportunistyczny, czyli taki, który się godzi z sytuacją. No są Sowieci, no to są. Okupują, no to okupują. Zabrali ponad pół Polski, no to zabrali. To niech już tak będzie. To niech tam tą resztę przynajmniej zostawią. A my jakoś się przy nich pożywimy. I to jest przede wszystkim Stronnictwo Ludowe, które ma piękną kartę okupacyjną. Jest to formacja niepodległościowa. Czym wyższe instancje, czyli komendy okręgu, komenda główna, batalionów chłopskich, czy centralne ośrodki Rocha, to był kryptonim Stronnictwa Ludowego podczas okupacji, są antykomunistyczne i są niepodległościowe. A po 1944-1945 roku sytuacja się zmienia. Ludowcy znaleźli dla siebie pole. Poza nielicznymi wyjątkami, większość z nich uznała nową rzeczywistość w tym sensie, że skoro nie ma konkurencji, skoro nie będzie tych znienawidzonych endeków, to my zajmiemy ich miejsce i nie dopuścimy do tego, żeby ruch narodowy się odradzał, bo wtedy wszyscy wyborcy niezadowoleni z komuny będą nasi. To się sprawdziło w postaci koncepcji Polskiego Stronnictwa Ludowego, które rzeczywiście próbuje jeszcze ratować sytuację, próbuje coś robić. Przyjeżdża z Londynu Stanisław Mikołajczyk jako opatrznościowy mąż stanu, ale pamiętajmy, dramat polega na tym, że inaczej go pokazywano w propagandzie, a kimś innym ten człowiek był. To była osoba całkowicie prywatna. On był premierem polskiego rządu, ale kiedyś. Już jest nowy rząd premiera Tomasza Arciszewskiego, wybitnego polskiego niepodległościowego socjalisty. Rząd, w którym bardzo istotną rolę odgrywa to emigracyjne Stronnictwo Narodowe i ludzie stoją twardo na stanowisku. Granica wschodnia jest nienaruszalna. Polska miała to zagwarantowane. Nie byliśmy w żadnych strukturach konspiracyjnych, które by kolaborowały z Niemcami, ani nie tworzyliśmy struktur jawnych. To nie były takie zalążki państwa jak na Litwie, Łotwie, Estonii, czy w tych innych miejscach, gdzie było współdziałanie z wrogiem. Polacy byli przeciwko. Dlaczego mamy rezygnować z własnej suwerenności? Dlaczego mamy rezygnować z niepodległości? Dlaczego mamy rezygnować z ponad połowy terytorium państwa polskiego? Nawet jeśli nam tego nie dadzą, nawet jeśli nam to zabiorą, to musi być ten znak przeciwu. My się na to nie zgadzamy. Natomiast ruch ludowy zgodził się i poszedł de facto w jakiś sposób w tych ramach wyznaczonych przez komunistów. Równolegle z nimi, w tej orientacji oportunistycznej, działa Chadecja, czyli ugrupowanie chrześcijańsko-demokratyczne, w Polsce nazywane Stronnictwem Pracy. Komuniści bardzo szybko uruchomili własną agenturę w ich szeregach, stworzyli własną grupę, która po pewnym czasie rzekomej, pozornej, niezależnej działalności Stronnictwa Pracy przejęła tam władzę i to stronnictwo przestało istnieć. Jak nie było potrzebne, komuniści to zlikwidowali. I wreszcie jest najważniejsza dla nas, bo konsekwencje tego ponosimy do dziś, orientacja polityczna z tamtego okresu. Orientacja kolaboracyjna i agenturalna. To jest tak zwana Polska Partia Robotnicza, która jest emanacją Partii Sowieckiej. Wszyscy przywódcy Partii Komunistycznej, czyli tak zwanej Polskiej Partii Robotniczej, to są sowieccy agenci, szkoleni jeszcze przed wojną w Moskwie, w innych ośrodkach sowieckiego wywiadu politycznego czy wojskowego. To jest agentura sowiecka. Obywatele sowieccy często nie od 1939 roku, ale oni przyjmowali obywatelstwo sowieckie, będąc obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej w latach 20. i 30. To był ewidentny znak zdrady. Polska Partia Robotnicza, która ten ośrodek władzy stworzyła, jest organizacją od początku do końca zdradziecką i agenturalną. Z nimi poszło Stronnictwo Ludowe Wola Ludu. Taka drobna grupka ludowa, która była przygotowana na przyszłość do przejęcia całego ruchu ludowego i to im się udało. Na plenum w maju 1945 roku, plenum Polskiej Partii Robotniczej, plenum tajnym, Władysław Gomułka ujawnił, że Stronnictwo Ludowe Wola Ludu to jest nasza agentura w ruchu ludowym. I później po sfałszowanych wyborach w 1947 roku komuniści nakazali zjednoczenie, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe musiało się zjednoczyć z tą grupką
kolaboracyjną z radziecką. I tak stworzono Stronnictwo Ludowe, które nazwało się Zjednoczonym. Pod taką nazwą działało do 1989 roku. Ale to już była formacja kolaboracyjna, która w całości realizowała interes partii komunistycznej. No i jeszcze trzeba wspomnieć właściwie krótko, bo to jest wyrzut sumienia dla środowisk, które o tym nie wiedzą, a powinny wiedzieć, tak zwane Stronnictwo Demokratyczne, które zaistniało tuż przed wojną, później działa w okresie konspiracji. To jest ugrupowanie niewielkie, nie mające jak żadnego większego zaplecza. To są niewielkie grupy ludzi, którzy odgrywają wybitną rolę w polskim państwie podziemnym przez to, że ich Jan Rzepecki, pułkownik Jan Rzepecki, wpuścił przede wszystkim do Biura Informacji i Propagandy. Oni nadają oblicze ideowe Armii Krajowej, właściwie to antyideowe. Dzisiaj wiemy, wtedy ludzie mogli tego nie wiedzieć, że Stronnictwo Demokratyczne zostało stworzone w momencie, kiedy rozpadała się Komunistyczna Partia Polski. Gdy Stalin nakazał zlikwidowanie komunistów i także jako organizacji, wielu z nich podjęło inicjatywy polityczne kontrolowane przez Moskwę, aby stworzyć zalążki odrodzenia komunizmu na przyszłość. Jedną z takich formacji było Stronnictwo Demokratyczne. Przedziwny związek, takie pomieszanie masonerii z agenturą komunistyczną. Bracia Goldbergowie, Jerzy Borejsza i późniejszy Józef Różański, dyrektor Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to są ci, którzy nadają temu ideowe oblicze. Stronnictwo Demokratyczne nigdy nie było samodzielną, poważną, inteligencką partią, tylko było podnóżkiem komunistów. I ci, którzy byli w tej grupie niezłomnej organizacji niepodległościowych, od samego początku do końca wiedzieli, że polityka Mikołajczyka, polityka ugody, polityka podporządkowania się nie będzie ratowaniem części substancji, nie będzie ratowaniem tego, co się da, tylko będzie przykrywką dla Sowietów, żeby robili, co tylko będą mogli. To wyglądało w ten sposób, że zarówno w stanowiskach politycznych, w prasie konspiracyjnej, głównie narodowej, Mikołajczyk był pokazywany nie jako mąż opatrznościowy, tylko jako mąż, który zaprzepaszcza sprawę polską. My pewnie byśmy ją i tak przegrali. W tamtym momencie nie było mocnych, ale czy trzeba było pomagać wrogowi, czy trzeba było być tym listkiem figowym, żeby stworzyć złudzenia, że Polacy popierają komunizm, że popierają Związek Sowiecki, że są ich de facto sojusznikami, mimo że przecież byliśmy od początku 1944 roku, gdy Sowieci wkraczają ponownie na ziemię polskie, nadal byliśmy mordowani. Polacy byli wywożeni na Syberię. Centralny organ konspiracyjny Stronnictwa Narodowego, organ walka. Moment zaistnienia Mikołajczyka ponownie w polityce na ziemiach polskich, bo to już nie jest polska polityka, ocenił następująco. Mikołajczyk nie dorósł do roli wodza narodu, na jakiego wielu go przedwcześnie pasowało. Jako premier polskiego rządu był wygodnym narzędziem w rękach Stalina. Okazał się słabym i chwiejnym, niezdecydowanym człowiekiem. Z opinią głównego organu agentów moskiewskich w Warszawie, Rzeczpospolitej, do których obecnie dołączył, aby z nimi jednym głosem piać hymny pochwalne na cześć generalizmusa Związku Sowieckiego, czyli Józefa Stalina. Inne pismo, organ Komendy Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Rzeszowie i Stronnictwa Okręgowego Zarządu Stronnictwa Narodowego Naród w Walce, mamy następujące podsumowanie jego działalności. Dla nas uznanie czy nieuznanie pseudorządu osóbek Mikołajczyków jest tylko pociągnięciem dyplomatycznym w międzynarodowej grze. Dla naszego stanowiska jest ono nieistotne. My wiemy, że jedynym legalnym naszym rządem jest rząd uznawany przez prezydenta Rzeczpospolitej, który pod przewodnictwem premiera Arciszewskiego jest nadal jedynie legalną reprezentacją naszego kraju i temu rządowi dochowamy wierności. I konspiracyjne Stronnictwo Narodowe, które nie wychodzi z ukrycia, nie legalizuje się, nie podporządkowuje się komunistom, zajmuje stanowisko w tej sprawie następujące. W momencie zwrotnym dla polityki polskiej, kiedy mimo zobowiązań, uroczystych oświadczeń i traktatów sprzymierzeni przestali uznawać legalny rząd polski, Stronnictwo Narodowe stwierdza, że nie uznaje faktów dokonanych i będzie nadal walczyć o pełne wyzwolenie narodu i odbudowanie państwa polskiego do samodzielnego życia. Natomiast o rządzie, polskim rządzie na wychodźstwie, którego premierem był
socjalista niepodległościowy Tomasz Arciszewski. Wypowiedzieli się tak. Rząd ten uratował honor narodu i ciągłość prawną państwa, a przez to stworzył warunki do dalszej walki. I to są te podstawy ideowe, polityczne, konspiracji przede wszystkim narodowej, która jednoznacznie opowiada się przeciwko komunistom. Nie tylko w postaci bezpośredniej walki, bo to jest tylko drobna część całej działalności. Jest cała sfera ideowa, polityczna, wydawnictw, uświadamiana na narodu, czym jest sowiecka, komunistyczna okupacja, do czego to wszystko prowadzi. Bez nich byłoby jeszcze gorzej, a nie, że oni przeszkadzali. Mimo że stanowisko zbieżne całkowicie z propagandą sowiecką, z propagandą komunistyczną, zajmuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które jednoznacznie potępia polskie ośrodki na Zachodzie, ośrodki niepodległościowe, odcina się od nich. Czyli człowiek, który tam był, człowiek, który ich wszystkich zna, jeszcze całkiem niedawno stał na ich czele jako polski premier. Dzisiaj mówi, że on jest premierem czy wicepremierem w rządzie towarzysza Gomułki, ale zupełnie innej orientacji. Zmienił się nie do poznania. Natomiast bardzo ważny i mający szczególne znaczenie jest list do kraju napisany przez Tadeusza Bieleckiego, prezesa Stronnictwa Narodowego na emigracji. W listopadzie 1945 roku, gdy walka z komunistami trwa na śmierć i życie, gdy jest ta strona kolaboracyjna, która komunistów podpiera, i strona niezależna, niepodległościowa. Stronnictwo Narodowe jest niezależne, jest niepodległościowe, a ich prezes Tadeusz Bielecki pisze tak. Nie podzielaliśmy i nie podzielamy polityki Mikołajczyka i towarzyszy, którzy zamiast porozumieć się z Rosją, poszli na ugodę i bezwarunkowe poddanie się. Nie przyniosło to ulgi krajowi, nie osłabiło w nim wyłącznego politycznego wpływu komunistów, a na gruncie międzynarodowym ułatwiło państwom anglosaskim pozbycie się kłopotu polskiego i sprowadziło sprawę polską do rzędu zagadnień wewnętrznych państwa sowieckiego. Ta ocena jest aktualna do dziś. Jest to ocena całościowa. Taki był wówczas podział. Polacy, którzy chcą Polski, i Polacy, którzy z Polski rezygnują, bo Sowieci coś w zamian im dają. Namiastkę polskości. Tu się w tym zakresie nic nie zmieniło. Mikołajczyk jest wicepremierem, jest ministrem rolnictwa. Zresztą jakie były układy w tamtych sferach, świadczy wcześniejszy fakt. Jeszcze Mikołajczyka w tym momencie nie było, jeszcze był na Zachodzie, jeszcze był polskim premierem, gdy powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który nie był ani polski, ani żadnego wyzwolenia narodowego nie proponował. Komuniści posłużyli się nazwiskiem Witosa. Brat Wincentego Witosa, Andrzej, który przebywał na Sybirze, został przez Sowietów wyciągnięty, posadzony w składzie PKWN-u jako kierownik resortu rolnictwa. Ludzie patrzyli na afisze PKWN. Witos, no to przecież nasz. A rola Andrzeja Witosa była taka. On tam się praktycznie nie odzywał. Opowiadał mi ktoś, kto znał tę sytuację od środka, od bezpośrednich świadków historii, że któregoś razu Andrzej Witos odważył się na zabranie głosu w jakiejś nieistotnej sprawie, ale z czymś się nie zgadzał z Radkiewiczem. I Radkiewicz, który był kierownikiem resortu bezpieczeństwa, spojrzał na niego groźnie i przy pełnym składzie zapytał go tak. Czy chcecie wrócić tam, skąd was przywieźli? I od tej pory Andrzej Witos zamilkł. To nie były równoprawne stosunki. To nie były żadne polskie władze. To były władze całkowicie komunistyczne. Tymczasowy rząd jedności narodowej był listkiem figowym dla Zachodu, dla naszych potencjalnych i także tych dyplomatycznych sojuszników. Oni uznali, że sprawa polska w tym momencie została załatwiona. Polacy się porozumieli. Oto były polski premier Mikołajczyk jest wicepremierem. Bardzo wielu ludzi z Zachodu, którzy przyjechali, weszli w tę strukturę, stworzyli jakieś sobie państwo, organizują sobie referenda, później sobie będą tworzyć wybory, to mają zagwarantowane, bo w Poczdamie im to zagwarantowaliśmy, to my od sprawy polskiej możemy umyć ręce. Ale mydłem, które te ręce myło, byli ludzie pokroju Mikołajczyka. Oni na to całkowicie pozwalali. Ale wchodząc w układy z komunistami, musiał śpiewać tak jak oni. Musiał, a może chciał.
całkowicie potępił polskie podziemie niepodległościowe, działając zgodnie, współżyjąc z propagandą komunistyczną. I wreszcie, gdy po tych pseudowyborach w 1947 roku, gdy okazało się, że PSL został wdeptany w ziemię, w kampanii wyborczej komuniści zabili około 200 aktywnych działaczy PSL-u w terenie. Ci, którzy im przeszkadzali w organizacji instancji terenowych, przejmowaniu władzy, Mikołajczyk uznał, że jego rola jest skończona. On i pojedynczo różni inni działacze ówczesnego PSL-u przedostali się za granicę, a reszta została. Została spacyfikowana i z PSL-u powstał ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które mamy w Polsce do dzisiaj, bo w roku 1989 jedyne, co się stało w tamtym ugrupowaniu, to była tylko i wyłącznie zmiana nazwy. Nic więcej. Działacze poprzedniego ZSL-u stali się działaczami pseudo-mikołajczykowskiego PSL-u. Ale to wszystko była jedna wielka fikcja. Na emigracji Mikołajczyk nie odegrał żadnej roli. Praktycznie odsunęli się od niego nawet jego najbliżsi współpracownicy. Zobaczyli, że to była klęska, którą on nam zafundował. Może nie tyle, że był jej sprawcą, ale stał się jej symbolem. To była droga na manowce. Tak trzeba oceniać Mikołajczyka w tych dwóch różnych etapach życiowych. Do jesieni 1944 roku, gdy jest polskim premierem i później, gdy już rozważa tworzenie wspólnej armii, wspólnego rządu i wspólnego państwa w ramach Wielkiego Związku Sowieckiego. Zmarnował wszystko to, co przedtem osiągnął.